Wywiad Wnet. Gościem Poranka Wnet jest minister energii Krzysztof Tchórzewski. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Te ściany, które są do wydobycia na tym węglu energetycznym, one będą do końca zebrane. To jest inna sprawa, bo proces zamykania kopalni to jest proces wielomiesięczny. To nie jest tak, że... To jest proces uznany do przekazania do SRK, to nie znaczy, że w tej kopalni nic się nie będzie działo. To jest całkiem odmienna sprawa. To jest kwestia tego typu, że wszystko, co jest dostępne w tym momencie do wydobycia, to się wydobędzie, ale nie otwiera się nowych inwestycji, nowych ścian wydobywczych. Na co wskazują eksperci, że cały proces restrukturyzacji był robiony przy założeniu, że cena węgla jest dużo niższa niż jest w tej chwili. Że teraz, tylko jedno słowo. Gdyby teraz wrócić do stołu, to by było zupełnie inaczej. Jak będziemy patrzyli na chwilowe koniunktury, bo dzisiaj jest tak, a wczoraj było 7 zł. Sądzę, że po tych działaniach, które zostają w tej chwili podejmowane, najbardziej zależy obcemu kapitałowi, żeby przejąć kopalnię Krupiński w takim stanie, jaka ona jest. Bo zamierzenia i decyzje podejmowane przez zarząd jastrzębskiej spółki są niezrozumiałe. To nie jest tak, że my chcielibyśmy, żeby kopalnia została zamknięta, bo ona się do czegoś nadaje. To takie postawienie, że cała administracja jastrzębskiej spółki węglowej, że naukowcy z Instytutu Górnictwa, że z Akademii Górniczo-Hołtniczej, ci wszyscy, którzy nad tym pracowali, im dajemy wotum nieufności, że oni są głupcy, działają na szkodę. Tak? Ale było ten społeczne ciało, które analizowało dokumenty, gdzie był senator... z Prawa i Sprawiedliwości, którzy powiedzieli... I posłowie, którzy powiedzieli, nie, ta kopalnia jest, może być rentowna, może być opłacalna i powołali się na złoże, bo o tym złożu mówimy, 405, węgiel koksujący, 13%... Czy wspomnieli, panie redaktorze, o tym, że to złoże było dopiero w pierwszym wstępnym badaniu pokazywane, że tam są uskoki nawet 300-400 metrów ze złożu. Pan sobie zdaje sprawę przy wydobyciu uskoki węgla 300-400 metrów. Właśnie mówili, że nie ma tych uskoków. Komisja w składzie 15-osobowym pracowała. 9 osób stwierdziło, że ta decyzja zarządu JSW jest niezasadna. Decyzja dotycząca przekazania kopalni Krupiński do SRK. Przede wszystkim jeśli chodzi o złoża. Kopalnia Krupiński ma bardzo bogate złoża węgla koksującego, ale również węgla energetycznego. W tej chwili, jak mi górnicy mówili, dokopali się do tego bardzo dobrego węgla i teraz, kiedy już rzeczywiście mogą wydobywać ten najlepszy węgiel energetyczny w sposób bardzo prosty, z małą ilością kamienia, to decyduje się na to, by przerwać wydobycie. Program restrukturyzacyjny, któryśmy podpisywali, to było pytanie, czy włożyć następne 500 milionów, czy ponad 500 milionów, bo 300 milionów na przekop do węgla hard, ewentualnie, nie wiadomo jaki on tam będzie, to 300 milionów i 250 milionów dodatkowego dofinansowania do bieżącego wydobycia tego węgla energetycznego, bo kopalnia inaczej to by olbrzymie straty poniosła, inaczej, żeby w ogóle nie wydobywać. Więc razem byłoby to ponad 500 milionów straty. A po co do tego węgla energetycznego, który można wydobywać, dopłacać 250 milionów? Dlatego, że ze stratą jest wydobywany. Panie redaktorze, jeżeli dojdziemy do węgla koksującego, to będą już korytarze długości 7 kilometrów. 7 kilometrów trzeba będzie taśmą wyciągać ten węgiel. Ile energii? Ile czasu, zanim to wyjedzie? Ale ten koksujący jest na południu. To złoże jest ponad 600 metrów od tego głównego punktu, w którym jest kopalnia Krupiński. Panie ministrze, nie 7 kilometrów, tylko 650 metrów do złoża węgla koksowego. Żeby to pan zapamiętał do końca życia, bo ta plaga będzie za panem chodzić. Panie ministrze, koncesja kopalni Krupińskiej jest z 2030 roku, nie do 2013, nie do 2023 roku. Czyli nie 5 kilometrów, a 600 metrów. Panie redaktorze, jeszcze raz mówię, że to wszystko było dokładnie analizowane i specjaliści wyznaczeni przez banki, i specjaliści wyznaczeni przez zarząd. I ja się zgodziłem na tę społeczną grupę, żeby sobie przejrzała to wszystko i zobaczyła. Ale to nie byli eksperci, bo jeżeli mówimy o senatorze czy o posłach, to są politycy, którzy w zależności od tego, jak popatrzą na swój potencjał wyborczy, tak się odnoszą. Przecież z punktu widzenia dla mnie eksperci, to są właśnie ci z Instytutu Górnictwa i ci z Akademii Górniczo-Hutniczej. I patrzę, jak oni się wypowiadają, bo oni z odpowiedzialnością podpisują się pod tym, co robią. Największym skargiem tej kopalni jest węgiel koksujący typu 35, którego
Grubość jest od 5 do 11 metrów, bardzo małe nachylenie, bardzo małe zanieczyszczenie. Prawdziwy Eldorado. JSW SA potrafi z tej kopalni uzyskać miliardy złotych zysku. Tylko trzeba chcieć. Trzeba zainwestować niecałe 300 milionów w przeciągu 2,5 roku i od tego momentu ta kopalnia będzie tylko przynosić zyski. Komuś zależy kopalnię uśpić na 2-3 lata i nie tylko tą kopalnię, bo ja myślę, że większość górnictwa na Górnym Śląsku potem to przejmie kapitał, ten, który wskazałem, i on będzie swoje pokłady, do których kapitał ma myśl na niemiecki. Czy wyłożyć te 500 milionów na Krupiński, żeby dalej szukać szczęścia? No to był tego typu wybór. Niewykluczone, że niedługo będziemy nowe szyby i to bardzo, bardzo prawdopodobne, że będą nowe szyby budowane. Ale... Po to, żeby 7 kilometrów nie wozić węgla, tylko bezpośrednio przy szybie go wydobywać. Ale z kolei, jeśli chodzi o kopalnię Krupiński, tam jest ten wątek też kapitału niemieckiego, wątek no tej i właśnie, możliwości panie przejęcia złóż tak, kopalni Krupiński. Tak, tak. I to było szykowane. I właściciel tej kopalni, duży przedsiębiorca niemiecki, po nazwisku nie będę mówił, no bo w tym momencie był i mówił, że tak, swego czasu z poprzednim zarządem podpisałem porozumienie, że poprzez kopalnię Krupiński będę wywoził swój węgiel, że jest gotów zapłacić pieniądze za to, byle wywozić. Bo dla niego jest to interes, żeby kopalnia Krupiński funkcjonowała. On jest gotów część tej straty pokrywać, żeby wywozić ten węgiel poprzez kopalnię Krupiński. Tylko, że co wtedy? Jakby na to poszło się, to cała przeróbka, czyli tam, gdzie się odbiera od węgla wszystkie zanieczyszczenia, kamień, muły i inne rzeczy, byłaby zajęta przez niego. I kwestia jest taka, że on przyjeżdżał, prawie prosił o to, żeby nie zamykać Krupińskiego. I ja powiedziałem, niech pan sobie buduje u siebie szyb. Z Krupińskiego pan nie będzie wywoził. I Krupiński będzie rozebrany całkowicie. Zagrożenia żadnego obcego nie ma, dlatego że spółka Jastrzębska odzyska z Krupińskiego 400 milionów złotych w urządzeniach, które stąd będą przeniesione na inne kopalnie. Gdyby została dopracowana technologia podziemnego zgazowania węgla, to tą metodą można wydobyć 80% energii zawartej w węglu. I o to właśnie się toczy gra, że Nawet te 500 miliardów ton, które hipotetycznie, ale z dużym prawdopodobieństwem posiadamy, to jest ogromny majątek. Ci, którzy mają świadomość, że takie technologie mogą być wkrótce dopracowane na skalę przemysłową i ci, którzy przejmą kontrolę nad zasobami węgla, w przyszłości czerpać będą miliardowe czy nawet bilionowe zyski. Ale z kolei to jeszcze jest jeden wątek tej nowoczesnej infrastruktury, która jest w kopalni Krupińskiej. A tak, i ta będzie przeniesiona na inną kopalnię. Ta infrastruktura? Tak, wszystko co jest do około 400 milionów wartości urządzenia z Krupińskiego będą przeniesione na inną kopalnię. To wszystko będzie rozebrane. Taki jest przygotowany dokładnie scenariusz, jeśli chodzi o to. Ale przyjmując, panie ministrze, że to złoże na pokładzie 405 jest warte, tak jak mówią eksperci, tak, 40 miliardów złotych. To czy nie jest tak, że zamykając kopalnię Krupiński, my pozbawimy się tego złoża, pozbawimy się możliwości eksploatacji bardzo dobrego albo najlepszego węgla? Jeżeli spółka Jastrzębska się uratuje i wyjdzie na normalno prosto, a na to wszystko na to wskazuje, to nie będzie, zamiast wydać 500 milionów w tej chwili na złoto, na dojście, żeby 7 kilometrów wywozić ten węgiel, to spółka Jastrzębska stać się będzie na to, żeby wydać miliard złotych i wybudować nowy szyb. Nie może pan zmienić losu kopalni Krupiński, mimo tych wszystkich informacji, które jakby gdzieś są jakby wspólne, no bo że są ściany gotowe do wydobycia, pan minister potwierdza, że są, że to złoże... Nie, to jest, są przygotowane dwie ściany, które są tam. Jedna ściana jest przygotowana do wydobycia, druga ściana jest trochę rozpoczęta. To są wydatek pieniędzy, jeśli chodzi o te przygotowania. To jest na jedno kilka milionów, na drugą chyba 12. I to w węglu będzie odebrane. Czy jest jakieś inne wyjście, na przykład, że nie trafia do SRK, ale natychmiast też staje się, nie wiem, ktokolwiek bierze w zarząd czy w dzierżawie. Musi pokazać, że ma miliard złotych, żeby tam włożyć. No.
No musi pokazać, że ma miliard złotych, żeby tam włożyć. Na funkcjonowanie, na dozbrojenie, na zatrudnienie ludzi i tak dalej. No musi mieć miliard złotych. To o takie pieniądze chodzi w tym momencie. Panie ministrze, bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Krzysztof Tchórzewski, minister energii, był gościem Poranka Wnet.